Kasie. A to jest Kasie. Mój nazwisko Andrzej Król. Będę miał zaszczyt pełnić funkcję marszałka debaty. Proszę Państwa, na wstępie widzę w użyciu telefonu komórkowego, więc proszę o wyciszenie albo wyłączenie telefonu komórkowego, żeby nam nie przeszkadzały. I przypomnę, że organizatorem tarnowskiej i debatanckiej jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, partnerem projektu Urząd Miejska Tarnowa. Współorganizatorzy to Stowarzyszenie Kamień. Sponsorami tarnowskiej i debatanckiej są firmy Redruk, Centernet oraz Gemini. Patronat medialny objął Radio Eden Małopolska oraz tygodnik TEM. Projekt został objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Proszę o wprowadzenie na mówcę. Drogi ekspercie, zgromadzona publiczności.
Cel uświęca środki. Frazeologizm zawarty w dzisiejszej tezie jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Wyjaśniając jej poszczególne słowa, rozpatrujemy ją w zupełnie innej płaszczyźnie. Podam Państwu przykład. Panna młoda. Rozkładając to wyrażenie, otrzymamy dwa odrębne słowa, które właściwie mijają się z sensem wypowiedzi. Dlatego skupię się na rozpatrywaniu naszej tezy jako ogółu. Cel uświęca środki. Oznacza to, że sposób osiągnięcia jakiegoś celu może być nieuczciwy, naganny, jeśli sam cel jest szczytny i chwalebny. Zacznę od genezy. Teza cel uświęca środki stawia człowieka w sytuacji wyboru. Człowiek od samego początku swojego istnienia stawał przed takim wyborem. Pytanie poruszę na koniec mojej mowy. Przed dylematem, co wybrać, dobro czy zło. Już w raju pierwsi ludzie zostali postawieni przed tym wyborem i niestety wybrali źle. Ich błąd spowodował, że na ziemi pojawiła się śmierć i cierpienie. Autorem słów cel uświęca środki jest Machiavelli, prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny. Użył ich w swoim traktacie. Skupił się on przede wszystkim na polityce. Uważał, że dla dobra państwa, czyli dobra wyższego, można używać wszelkich środków. Proszę zauważyć zgłoszenie. Poproszę pytanie na koniec mojej mowy, jak już wcześniej wspomniałam. W związku z tym, że kategorie dobra i zła możemy rozpatrywać tylko w czterech aspektach: moralności, etyki, prawa oraz religii. Wszystkie przykłady, które będą przez nas podane, rozpatrzymy na płaszczyźnie tych praktyk. Cel uświęca środki, jeśli wartość celu przewyższa użyte, konieczne środki. W tych czterech aspektach cel jest zdecydowanie ważniejszy, a więc teza jest słuszna. I nie twierdzimy, że środki do osiągnięcia celu są dobre, bo pozostają one złe. Jednak uświęcić oznacza wybrać to, co lepsze, nawet jeśli chodzi o to, żeby wybrać mniejsze zło. Kwestię tę rozwiną Państwo również i wytłumaczą kolejni mówcy mojej drużyny. Przedstawimy też filozofię zdrowego rozsądku, mianowicie utylitaryzm. Pamiętajmy też, że nasze czyny zależą od nas. Ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. Nie robiąc nic, decydujemy się na brak podjęcia walki. Andrzej Sapkowski pisał, że zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się tylko bezczynności, niezdecydowania i zawahania. Idąc tym tropem, stwierdzam kolejny raz, że cel uświęca środki. Nauczycielka poprosiła swoich małych uczniów z klasy, aby opowiedzieli im o swoich dobrych uczynkach względem nierozumnych zwierząt. Było kilka wzruszających opowieści. Kiedy przyszła kolej na Tomiego, powiedział do mnie: cóż, kopnęłam kiedyś chłopca za to, że kopnął psa. I jest to świetny przykład, najprostszy z możliwych, ukazujący, że cel uświęca środki. Czy są jakieś pytania? Tak. Słucham, mówczyni numer dwa. Czy według Pani zło prowadzić może do dobra? Nie powiedziałam tak. Powiedziałam tylko, że teza będzie rozpatrywana wedle dobra i zła. Dodatkowo powiedziałam też, że te złe czyny pozostają złymi. Dziękuję. I w imieniu zespołu opozycji pani Weronika Pawłowska. Panie ekspercie, wy, droga publiczności, redefinicja.
To właśnie od niej dzisiaj zacznę, ponieważ zdaniem mojej drużyny zostało niepowiedziane kilka kwestii. Zacznijmy zatem. Cel definiowany jest przez słownik języka polskiego jako coś, do czego się dąży, to, co ma czemuś służyć, ale także jako przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania. Encyklopedia tego samego wydawnictwa rozszerza to pojęcie o zdanie stan rzeczy, ku któremu świadomie zmierza człowiek. To słowo w dzisiejszej tezie połączone jest z czasownikiem uświęcać, co oznacza tyle, co sakralizować, nadawać cechy świętości, czynić wzniosłym, szlachetnym. Środki to metody, czyli świadomie stosowane sposoby postępowania, mające prowadzić do osiągnięcia celu, ułatwiające lub umożliwiające zrobienie czegoś. Drodzy Państwo, ocena środków, a ocena celów to dwie różne kwestie. W pierwszej kolejności zawsze powinniśmy patrzeć na popełniane czyny i oceniać je jedynie zgodnie z zasadami moralnymi. Jeśli są złe, to nie mogą prowadzić do niczego dobrego, a absurdem byłoby stwierdzenie, że to, co w konsekwencji jest złe, miałoby nadawać cechy świętości, czyli uświęcać. Proszę. Panie Marszałku, informacja. Nasza drużyna nie twierdzi, że środki były moralne. Nasza drużyna twierdzi, iż cel został uświęcony, iż środki zostały uświęcone przez cel. Nie oceniamy środków, oceniamy całość. Dziękuję. Ale ja jeszcze nie powiedziałam, że Państwo coś zrobili. Teza zakłada, że to przez skutek mielibyśmy oceniać przyczynę, a to stawiałoby cel ponad środkami. Drodzy Państwo, dobrze wiemy, że w życiu jest inaczej, bo nie osiągnęlibyśmy żadnego celu, gdybyśmy nie podjęli żadnych działań, a więc to środki muszą być ważniejsze i to przez ich pryzmat możemy oceniać skutek. Cel nie uświęca środków, ale środki mogą uświęcić cel. Kolejna kwestia. Nie będziemy mówili tylko o środkach, które są złe, bo takowe mogłyby się kojarzyć ze zdaniem będącym dzisiejszą tezą. Przecież człowiek, który dąży do celu, może podejmować działania dobre, szlachetne, ale to potwierdza tylko to, co powiedziałam przed chwilą. To metody mogą uświęcić cel, czynić go wzniosłym, nie na odwrót. Dziękuję, na razie. Szanowni Państwo, następni mówcy z mojej drużyny rozwiną jeszcze poszczególne kwestie, przytoczą argumenty dotyczące etyki, ale także pokażą przykłady z życia codziennego, by jaśniej wykazać nieprawdziwość tezy. Ale ważny jest jeszcze jeden kontekst. I tak teraz powiem, co Państwo zrobili. Szanowni Państwo, teza, nasza dzisiejsza teza ma swoje korzenie w łacińskiej sentencji exitus acta probat. Wynik nierzeczony. Dziękuję. To słowa Owidiusza, pochodzące z Heroid, a dokładniej z listu drugiego. Felis do Demofonta. Zaraz po nich padają kolejne, moim zdaniem nawet ważniejsze w dzisiejszej debacie. Cytuję. Niechaj się kiepsko wiedzie temu, co ocenia czyny, patrząc na skutki. Tymi słowami Felis wskazała, że nie można postawić na prymat efektywności, odrzucając wszelką etykę. A to zakłada treść dzisiejszej tezy. Sam autor tych słów uznał je za nieprawdziwe. Sam Owidiusz potwierdził, że cel nie uświęca środków. A to zaraz dobitniej uargumentuje moja drużyna. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Lożu Mędrców, Panie Ekspercie, oponenci oraz wydruga publiczności. To prawda, że cel uświęca środki. We wszystkich czterech aspektach, o których wspomniała już mówczyni pierwsza w mojej drużynie, w sytuacji wyboru cel jest ważniejszy niż środki. Moralność, etyka, prawo i religia to filary, które pozwoliły nam na lepsze zrozumienie naszej tezy. Zacznę więc od moralności. Pewien człowiek poszedł do lekarza. Panie doktorze, cierpi na ogromny ból głowy. Dziękuję. Czy mógłby pan coś na to poradzić? Owszem. Proszę mi powiedzieć, pije pan alkohol? Nie, brzydzę się tego świństwa. A palenie?
Uważam, że jest obrzydliwe. Proszę mi jeszcze jedno powiedzieć. Czy ból jest ostry i przeszywający? Dokładnie tak. A więc diagnoza jest jasna. Za ciasna aureola. Musimy ją rozluźnić. Przed sobą widzę grupę ludzi. Większość z Państwa uważa, że kłamstwo jest złym środkiem. Jednak przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Mamy czasy II wojny światowej. W swoim domu ukrywamy zaprzyjaźnioną, żydowską rodzinę. Pewnego dnia odwiedza nas miły, kulturalny pan z swastyką na mundurze i karabinem w dłoni. Pyta, czy nie ukrywamy tu jakichś wyznawców judaizmu. Zgodnie z moim wcześniejszym stwierdzeniem, moja odpowiedź powinna brzmieć tak. Tak, to właśnie za tą szafą jest tajemniczy pokój, w którym ich przetrzymujemy. Skoro kłamstwo jest złe, dziękuję, to dlaczego w tej sytuacji nasuwa się nam, żeby go użyć, byleby uratować żydowską rodzinę? Czyż nie posłużymy się wtedy złym środkiem, aby osiągnąć dobry cel? Proszę Państwa, są sytuacje taka jak ta, o której wspomniałam, które są dowodem, że cel uświęca środki. Proszę. Czy uważa Pani, że samo kłamstwo jest dobre? Proszę. Pani Marszałku, informacja. Środki muszą być złe, inaczej nie byłyby uświęcone przez cel. A w naszej historii chodzi o to, że środki były tylko i wyłącznie małym punktem w całej historii, w całym celu. Dziękuję. Kłamstwo byłoby mniejszym złem niż zabicie tej całej ofiary przez żołnierza. Dziękuję. Moralność. Każdy może ją interpretować nieco inaczej. Tłumaczy się ją jako zbiór zasad pomagających w odróżnieniu dobra i zła. Dziękuję. A teraz postawmy się na miejscu kolejarza, który odpowiedzialny jest za odpowiednie ustawienie torów, aby pociąg bezpiecznie dojechał do celu. Za wzgórza wyłania się lokomotywa. Szalony filozof przywiązał 6 osób do torów. Na jednej linii torów jest 5 osób uwięzionych, na drugiej tylko 1. Kolejarz ma 2 opcje. Tak czy inaczej musi zgodzić się na śmierć niewinnych osób. Może wybrać śmierć jednej osoby, może wybrać śmierć 5 osób. Logiczne jest, że wybierze mniejsze zło, zabijając jednego człowieka, co jest moralnie złe, lecz etycznie właściwe. Cel jest tutaj jasny. Uratować jak największą liczbę osób. Jednak zły środek, jakim była śmierć tej osoby, był nieunikniony. Ale czy będziemy potępiać kolejarza? Nie. Ten środek zostanie uświęcony. Naiwnością jest sądzić, że środki mogą być tylko dobre. Byłoby cudownie żyć w świecie idealnym, w którym wszystkie cele i środki są dobre. Jednak tak nie jest. Uczyni ze swojej opozycji pani Kinga Bowles. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, lożo mędrców, panie ekspercie, oponenci oraz wy, droga publiczności. Zwróćmy uwagę, że intuicyjnie wszyscy rozumiemy sentencję cel uświęca środki jako argument, który ma usprawiedliwić każde zachowanie, jeśli ostateczny cel został zdobyty. Cel uświęca środki, więc nieważne w jaki sposób go osiągniemy, zauważmy, że kiedy tak myślimy, dopuszczamy wszelkie potrzebne środki do realizacji tego celu bez uwzględnienia ich etycznego wymiaru. A więc bierzemy pod uwagę też środki niemoralne. Szanowni Państwo, nie możemy zapomnieć o etyce, bo bez niej nie możemy mówić o człowieczeństwie. Musimy więc pamiętać, że zło zawsze pozostanie złem. Proszę o pytanie. Przepraszam bardzo, ja chciałam rozpuścić informację. Wspomniała teraz Pani o błędnej interpretacji naszej tezy w dzisiejszych czasach. Ta błędna interpretacja głosi, że jest to usprawiedliwienie złych czynów.
tylko próbujemy usprawiedliwić, a nie uświęcić. Próbujemy usprawiedliwić, a nie uświęcić, powtarzam. Już sam fakt odrzucenia etyki na rzecz utylitaryzmu i pragmatyzmu podważa zasadność dzisiejszej tezy, że cel uświęca środki. Dodatkowo zwolennicy maksymy kojarzonej tradycyjnie z Machiavellim każą nam wierzyć, że jeżeli osiągnęliśmy zamierzony cel, to podjęliśmy ku jego realizacji wszelkie potrzebne i wszelkie jedyne środki. Nie dajmy się jednak na to nabrać, ponieważ nasze życie jest do tego stopnia nieprzewidywalne, że intencje, z jakimi podejmujemy środki, rzadko kiedy podejmujemy niektóre działania, rzadko kiedy pokrywają się z osiągniętymi efektami. Dziękuję za wszystkie pytania. Prosty przykład. Zakochany chłopak chce zdobyć serce dziewczyny, troszczy się o nią, kupuje jej prezenty, obdarowuje bukietami kwiatów i likwiduje potencjalne zagrożenie. Ona jednak zamiast odwzajemnić jego uczucia, czuje raczej do niego niechęć. Jak to możliwe? Przecież użył jak najlepszych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Czy jego niejednokrotnie szlachetne zachowania ocenimy jako złe, bo nie osiągnął celu? Czy troska i miłość nie mają wartości, bo nie zostały uświęcone przez osiągnięcie efektu? Weźmy sytuację odwrotną. Dziewczyna odwzajemnia uczucia chłopaka i zaczynają wspólne życie. Cel został osiągnięty. Czy w tym wypadku ocenimy jako dobre brak zaufania i zaborczość okazywaną w tak zwanym likwidowaniu potencjalnego zagrożenia? Tym bardziej, że jeżeli bardziej zastanowimy się nad tym przykładem, stwierdzimy, że tak naprawdę te wątpliwie moralne środki wcale nie były konieczne, ponieważ dziewczyna sama mogła się zakochać w nim, nie potrzebując do tego żadnych środków. Weźmy pod uwagę jeszcze jedno, już ostatnie zakończenie tej historii. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucia i zaczynają wspólne życie. Chłopak poznaje ją bliżej i przeżywa rozczarowanie. Stwierdza, że jej nie kocha. Dla niego osiągnięty cel nie był wart trudu. Jak teraz ocenimy skutki? Uświęcone czy nie? Z takiej analizy wynika, że nie powinniśmy oceniać środków i celu jako nierozerwalnej całości. Powinniśmy osobno oceniać skuteczność środków, a osobno moralność środków, a osobno cel. Tylko wtedy uchronimy się przed manipulacjami, jakie czyhają na nas pod hasłem będącym tezą dzisiejszej debaty. Dziękuję bardzo. Aleksandra Ślęczka. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Droga Lożo Mędrców, Pani Ekspercie, Oponenci i Wydroga Publiczności. Nie wprowadzaj zamieszania. Zasadź sędzia na fotelu i rozpoczął rozprawę. Oskarżono pewnego człowieka o kradzież konia. Teraz Wysoki Sądzie przedstawię sprawę z punktu widzenia mojego klienta. Siadaj, to niepotrzebne. Nie wprowadzajmy zamieszania wśród sędziów. Człowiek, który przyznaje się do błędu, jest człowiekiem gotowym do poprawy. Kiedy milczymy, nie robimy nic, co mogłoby zmienić nasze życie. Zawsze trzeba działać źle, czy dobrze, to okaże się później. Cel uświęca w środki wtedy, kiedy człowiek pragnie swojej poprawy. Przedstawię Państwu rolę świadka koronnego. Otóż, świadek koronny to podejrzany, który zgodził się zeznawać w zamian za odstąpienie kary lub nadzwyczajnego złagodzenia. Żeby to Państwu zobrazować, podam przykład. Zeznania jednego świadka pozwoliły policji ująć 30 groźnych morderców, którzy byli do czasu owych zeznań nieosiągalni dla wymiaru sprawiedliwości. Poprzez ten
20 spraw karnych zostało rozwiązane. Ponad 200 pokrzywdzonych dostało swą rekompensatę i widziało, jak ich oprawcy zostali ukarani. Faktem jest, że świat przestępczy jest światem hermetycznym. Trudno do niego dotrzeć. Wniosek nasuwa się sam. Cel został uświęcony przez środki, przez ten słuszny cel, co dowodzi prawdziwości dzisiejszej tezy. Proszę pytania. Proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób przedstawiony przez Panią przykład ma pokazywać, że cel uświęcił, czyli nadał celi świętości podjętym środkom? Otóż celem było ujęcie tych morderców. Środkami była pomoc mordercy, który tak samo był zły. Zostało to uświęcone przez to, że po prostu jego kara została zminimalizowana. Dlatego cel został uświęcony. Dziękuję. Dziękuję. Biorę w czym zespołu opozycji pani Kamila Kowalska. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, dużo mędrców, panie ekspercie, oponenci, droga publiczności. W rzeczywistości nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikło z niego dobro. Innymi słowy, nie wolno wziąć za przedmiot pozytywnego aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład moralny. Drodzy Państwo, są to słowa zaczerpnięte z encykliki Pawła VI. Zło nigdy nie może być usprawiedliwiane dobrymi intencjami, bo te wykluczają złe postępowanie. Za przykład obrazujący tą myśl posłuży mi testowanie kosmetyków na zwierzętach. Cel wydaje się być dobry. Naukowcy chcą stworzyć innowacyjny produkt służący zwiększeniu poczucia wartości ludzi. Aby to osiągnąć, muszą przeprowadzić testy, bo skąd mogliby wiedzieć, czy nie będzie on szkodliwy. Testy na bezbronnych istotach żywych. Cel został osiągnięty, kosmetyk działa wspaniale. Ale proszę Państwa, czy można uświęcić coś złego? Czy lepszym samopoczuciem można usprawiedliwiać zadawanie cierpienia tym bezbronnym stworzeniom? Nawet jeśli cel byłby rzeczywiście szlachetny, a co do świętości i szlachetności tego konkretnego przykładu, można wysunąć szereg zastrzeżeń, nie zlikwiduje on, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, męczarni tych zwierząt. Nie pozbawi nas dylematów moralnych, żalu i współczucia. Proszę o pytanie. Czy może pani przedstawić nam firmę, która testuje swoje kosmetyki na zwierzętach, skoro używa pani tego przykładu? Pani marszałek, informacja. Debata nie zawiera lokowania produktu. W ten sposób nie działa. To metody podjęte dla osiągnięcia celu mogą nadawać mu wartość lub tą wartość zdegradować. Dziękuję. Przewodniczący zespołu opozycji pani Weronika Wołowicz. Panie marszałku, pani sekretarz, droga lożo mędrców, ekspercie i wy zebrana publiczności. To prawda, że cel uświęca środki, ponieważ w czterech aspektach moralnym, etycznym, religijnym i prawnym w większości przypadków cel jest ważniejszy niż środki. W sytuacji bez wyjścia należy wybrać mniejsze zło, pytanie proszę na koniec, które przyniosą większe korzyści dla większości osób. Jest to utylitaryzm. Postawa znana też z filozofią zdrowego rozsądku. Zakłada ona, że najważniejsze jest dobro ogółu. Ważne, żeby cel wszelkiego działania przyniósł największe korzyści i szczęście dla największej liczby istot żywych. Angielski filozof i politolog
i również ekonomista John Stuart Mill reprezentował stanowisko utilitarne. Sądził, że działania moralne są kierowane rozumem i mają na celu zwiększenie sumy szczęścia ludności. Problem mojżeszowy. Opowiadają, że zanim Mojżesz został prorokiem, terminował u wielkiego mistrza. Jego pierwszym zadaniem było milczenie. Wędrując, zobaczył tonące dziecko. Mistrzu, czy możesz coś zrobić, aby uratować to dziecko? Milczeć powiedział. Okazało się, że dziecko, które utonęło, miało wywołać wojnę między dwoma wrogimi państwami. W tym przypadku cel, pomimo niemoralnych środków, został uświęcony. Możemy wysnuć prosty wniosek. Poświęcenie czegoś, nawet tak cennego jak ludzkie życie, jest czasem konieczne, na przykład do ratowania całego narodu. Proszę Państwa, wybory bardzo często bywają trudne. Należy skupić się jednak na dobru i złu, na zaletach i wadach, na korzyściach i stratach. Moją mową pokazałam, że cel uświęca środki. Czy jakieś pytania, proszę? Panie Marszałku, informacja. Wszystkimi przykładami przytoczonymi przez Państwa pokazują Państwu, że środki usprawiedliwiają, a więc potwierdzają słuszność czegoś. Ja proszę o przykład celu, który uświęcił, czyli nadal cechy świętości, podmiernie działają. Moja drużyna prezentuje stanowisko, w którym wyjaśniliśmy frazeologizm. Znaczenie frazeologizmu, a nie znaczenie pojedynczych słów. Dziękuję. Doradca zespołu propozycji pan kanclerz Osmol. Kanclerz Osmol. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, panie ekspercie, droga Loży Mędrców, oponenci oraz wy, droga publiczności. Cel nadaje cechy świętości środku. Brzmi jak absurd? Bo to jest absurd. Tak więc nieprawdą jest, iż cel uświęca środki. Wspomniany absurd buduje kolejną logiczną sprzeczność tez. Kiedy idę do sklepu, środki, by kupić chleb, cel, to czy przypadkiem droga do sklepu nie jest narzędziem, a czynność chodzenia nie jest sposobem prowadzącym do tego celu? Drodzy Państwo, skoro cel uświęca środki, to droga prowadząca do celu i moje kroki byłyby święte. Ba, święte byłyby też moje pieniądze, którymi kupiłem chleb. Prawda? Nieprawda. Proszę. Przychodzenie do sklepu jest złym środkiem. Nasza teza i cel uświęca środek, więc nie potrzeba tutaj uświęcenia. A ja nie powiedziałem, że wchodzenie do sklepu jest złym środkiem, tylko obrazuje to, że środek, czyli chodzenie do sklepu, posiadanie chleba nie uświęca chodzenia do sklepu. Nie nadaje cech świętości. Dziękuję. I sami nic nie uświęci też żaden szczytniejszy cel, jak msza święta w kościele, czy odwiedziny chorego, czy też spieszenie na ratunek. Bo jedyna zależność między środkami a celem, jaka zachodzi, brzmi: środki prowadzą do celu. Obrazuje to przygotowany przez nas schemat. Wynika z niego, że każdy cel wymaga wykorzystania jakichś technik, umiejętności, narzędzi, aby mógł być osiągnięty cel. Pewne jest, że droga do sklepu prowadzi do zakupu chleba. Lecz chleb nie nadaje cech świętości drodze. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest ten moment na realizację Państwa przybyłu. Czy ktoś z Państwa chce swoim głosem wesprzeć drużynę opozycji? Tutaj pierwsze zgłoszenie było. Czy ktoś z Państwa chce swoim głosem wesprzeć drużynę propozycji? W ten sposób obydwa głosy zaprezentowane będą
czekali na werdykt Loży Mędrców, a w tej chwili przystąpmy do wysłuchania, a właściwie do wysłuchania i pojedynku mówcy trzeciego propozycji i opozycji. Po stronie propozycji mówczyni trzecia to pani Patrycja Babisz. Droga Loży Mędrców, ekspercie, oponenci i wy, kochana publiczności. Czym jest strzał w dziesiątkę? Mistrz w szkole ucznictwa był znany również jako mistrz życia. Pewnego dnia jego uczeń trafił 3 razy z rzędu w dziesiątkę. Brawą nie było końca. Również dla mistrza i ucznia. Nawet odniósł mistrz, zareagował na to bardzo dziwnie. Nawet odniósł się krytycznie. Kiedy uczeń zapytał, dlaczego, odpowiedział, że wiele musisz się jeszcze nauczyć. Cel nie zawsze jest celem. Uczeń zapytał, dlaczego. Mistrz jednak nie chciał odpowiedzieć. To było coś, czego uczeń powinien się nauczyć w przyszłości. Coś, co nie dało się przekazać w słowach. Obserwując dzisiejszą debatę mam wrażenie, że mało zostało powiedziane na temat słów, z których pochodzi. Bardzo się cieszę, że mówczyni numer 1 opozycji potwierdziła i przypomniała o tym, skąd pochodzą z heroiny Owidiusza. Przypomniała nam łacińską wersję. Jednak zabrakło mi tutaj głównego autora. Autora książki pod tytułem Książę. Machiavelliego. Pytanie poproszę na koniec. Machiavelliego. Nikt nie powiedział o tym, o czym naprawdę chciał powiedzieć Machiavelli, mówiąc, iż ten uświęca środki. Mało osób, a prawie nikt, nie powiedział o tym, jak jest interpretowana we właściwy sposób, czyli ten, który nas interesuje. Bo dzisiejsza teza, przypominam, brzmi, cel uświęca środki. Dobrze, to przejdę może do tego, co powinna zrobić mówczyni numer 1. Machiavelli powiedział, iż cel uświęca środki. Wszystko, co było wykonane do tego celu, czyli tutaj mamy na przykład politykę, jest uświęcone przez cel, przez główne założenie, jakie potrzebujemy. Błędna interpretacja, o której wspomniałam mówczyni numer 2 z opozycji, jest tylko i wyłącznie błędną interpretacją. Zostawmy to na to. Nie o tym dzisiaj mówimy. Przejdźmy dalej. Historyka, którą zaprezentowała mówczyni numer 2, niekoniecznie ma swoje wyrażenie w tezie celu się za środki. Cel był dobry, środki były dobre, nie potrzebowało żadnego uświęcenia, więc nie rozumiem, powiedziałam pytanie na koniec, nie rozumiem, dlaczego została zastosowana ta sytuacja w dzisiejszej tezie. Ale dobrze. Pierwsza doradczyni powiedziała, że tak naprawdę zwierzęta i stosowanie środków, lekarstw, próby są najważniejsze, moralność. To takie piękne, że o tym wspominamy, bo to jest bardzo ważne. Jednak proszę zastanowić się, czy pani wolała, żeby te wszystkie lekarstwa, które pomagają, które ratują ludziom życie, były stosowane na ludziach. Proszę się zastanowić, bo to jest najważniejsze. Cel uświęca środki. W innym przypadku dzisiaj ludzie by ginęli, umieraliby, nie wiem, na przykład na katar, czy na jakąś grypę. Proszę Państwa, cel uświęca środki. To jest logiczne. Najprostsze przykłady. Potrzebujemy ich. Jeszcze tutaj mała informacja. Pytanie, które tutaj chodziło o lokowanie produktu. Chodziło to po prostu o źródła, bo chcemy wiedzieć, jakie firmy stosują takie rzeczy, bo trzeba z tym walczyć. Proszę. Szanowny Panie Marszałku, informacja. Gdyby broniona przez Państwa teza była prawdziwa, to mój codzienny cel, czyli wyciągnięcie za pierwszym razem 2 skarpet z jednej pary. Dziękuję. To...
całym pokoju zostałoby uświęcone. I mówca trzeci zespołu opozycji, pan Grzegorz Kniewa. Droga urzędowców, oponenci, droga publiczności. Muszę przyznać, że linia argumentacyjna drużyny propozycji była piękna. Wiele padło naprawdę pięknych przykładów. Jednakże w samym meritum tkwiła pewna nieścisłość. Drodzy Państwo, etyka. Etyka to w skrócie, bardzo dużo skrócie mówiąc, w ten sposób nauka o moralności. Czy na przykład odzwierciedlona z niej etyka deskryptywna, to ta, która opisuje zasady moralne i tworzy je na podstawie pewnych zachowań. Drodzy Państwo, w takim razie chciałbym zapytać, czy może być coś, co jest moralnie złe, a etycznie dobre, tak jak powiedziałem to różne propozycji. Kolejną kwestią jest sprawa Machiavelliego. Drodzy Państwo, owszem, jest on autorem tych słów, które są tezą dzisiejszej debaty, ale sam Machiavelli nie osiągnął żadnego sukcesu politycznego, nawet ze względu na to właśnie, że sam nie stosował się do słów, które właśnie ujął w swoim dziele książę, które miały być takim traktatem politycznym. Drodzy Państwo, drużyna propozycji wprowadziła dzisiaj takie pojęcie jak mniejsze zło. Pomijam fakt, że w sobie samo zdefiniowanie było dość problematyczne i automatycznie musi wprowadzać pojęcie mniejszego, większego zła, mniejszego dobra i większego dobra. W takim razie prosiłbym mówczynię czwartą o zdefiniowanie tychże pojęć, byśmy mieli jasność w tej debacie. Drodzy Państwo, padł też taki argument, że tylko złe środki mogą zostać uświęcone, a tak naprawdę nie zostały. Z tego względu, że powiedzieli Państwo, że te środki pozostaną złe, to w takim razie, kiedy one zostały uświęcone, jeśli one cały czas są złe, czyli nie mają ani cech świętości, nie są w żaden sposób szlachetne, ani z tym stylu. Dziękuję za pytania. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, moja drużyna zresztą, to środki prowadzą do celu. Właśnie tak Państwo mówili, te piękne środki poświęcenia, to one sprawiają, że cel jest szczytny. To one sprawiają, że cel może być święty. Właśnie świętość tych środków prowadzi do tego, że te środki uświęcają cel, nie na odwrót. Doradczyni pierwsza mówiła o złagodzeniu kary dla oskarżonego. Drodzy Państwo, nie było to uświęcenie środka, a okoliczności łagodzące, które zawsze są w tym momencie. Żaden środek nie został uświęcony w tym wypadku. Drodzy Państwo, mam do Państwa takie pytanie. Drużyna propozycji wykorzystała sprytnie słowa Andrzeja Majewskiego, że cel, który musi uświęcać środki, godzin z tych środków. Czyli, że cel musi mieć większą wartość niż środki. Drodzy Państwo, chciałbym zarobić. Ukradłbym kosmetyki ze sklepu, których wartość załóżmy, wynosiłaby 200 zł. Sprzedałbym je za 300. Cel byłby zarobek. Cel miałby większą wartość niż środki. Czyli cel uświęciłby środki. Tak? No to jest absurdalne, bo to jest po prostu... To jest zachowanie całkowicie nieetyczne, niemoralne, że kradzież można uznać jakkolwiek za rzecz uświęconą. Proszę o pytanie. Informacja, panie marszałku. Nie popieraliśmy się żadnym Andrzejem Majewskim. Dziękuję. Jednakże taka parafraza słów Andrzeja Majewskiego jest najbardziej poprawna. Drodzy Państwo, powiedzieli Państwo, że nie będą Państwo mówić o pojedynczych słowach zawartych w tezie. Otóż właśnie związek frazeologiczny ma to do siebie, że składa się z pojedynczych słów, których to właśnie zmienione znaczenie czyni właśnie to zdanie mające znaczenie takie, a nie inne. Drodzy Państwo, niech Państwo utylitaryzmie tak samo. Dziękuję, za chwileczkę. Sam utylitaryzm, zresztą John Stuart Mill to pominął, w zasadzie rezygnuje z oceny morali czynów, a ocenia jedynie efekty. A zastanówmy się, czy cokolwiek, co jest moralnie złe, może prowadzić do czegoś, co jest moralnie dobre? Dziękuję.
podsumowania wystąpień, podsumowanie dwóch zespołów propozycji. Dokona go pani Karolina Piekielna. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, droga loża mędrców, panie ekspercie, oponenci oraz wy droga publiczności. Z ust poprzednich mówców mojej drużyny usłyszeliśmy już kilka bajek. Wszystkie były w pewien sposób kształcące i pouczające. Ja również pragnę opowiedzieć państwu bajkę, ale będzie ona nieco inna. Będzie ona o nas samych. Zarówno o mnie, jak i o koleżankach z mojego zespołu. Za siedmioma ulicami, za siedmioma przecznicami mieściła się pewna szkoła. Piąte liceum ogólnokształcące imieniem Janusza Korczaka. Żyło w niej wielu uczniów i nauczycieli. Ale tylko garstka z nich wzięła udział w projekcie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Przeżyli już dwie debaty i bardzo czekali na tezę ostatniej potyczki w tym sezonie. Gdy emocje sięgały zenitu, dowiedzieli się, na jaki temat będą oni dyskutowali. Cel uświęca środki. Przygotowywali się oni pilnie dzień i noc. Wypisywali mnóstwo maili do psychologów. Najwyższym celem, jaki sobie postawili, było pokazać, na co ich stać. Dać z siebie po prostu wszystko. To była ich ostatnia debata, więc musiała być tą najważniejszą. Tą, którą wszyscy zapamiętają. Nowi mówcy, nowe role. Na każdym z nas zobowiązuje pewien... Jest ogromne zobowiązanie względem naszej drużyny. Nie możemy nikogo zawieść. A przeciwnik? Trafili na mistrzów, których obawiał się nawet pająk w ich sali spotkań. Kiedy drużyna z piątego liceum spędzała wspólnie czas na spotkaniach, czuła się, jakby świat poza nimi nie istniał. Nie było żadnych wartości. To, co się działo tam, było dla nich najważniejsze. Było dla nich jedyną prawdą, jaką wyznawali. Cała reszta była nieważna. Czas leciał w taki sposób, że nie byli w stanie go odmierzać. Wszyscy się o nie bardzo martwili. Nie chcieli, żeby zaniedbywały szkoły dla debat. Nauczyciele nie mogli zrozumieć powagi całej sytuacji. Mówili, matematyka jest ważniejsza, matura za niedługo. Ale dziewczyny nic. Najtrudniejszym zadaniem było sprowadzenie wszystkich myśli w jeden punkt, najważniejszy punkt. Dziewczyny wszystkie argumenty komplikowały. Czy nic nie było proste? A przecież to, co jest najprostsze, jest najpiękniejsze. Taka właśnie była ich drużyna. Skomplikowana, nieskomplikowana. I nadszedł dzień, który przyniósł ze sobą olbrzymi kryzys. Dziewczyny od kilku dni nie spały, przestały chodzić do szkoły. Nawoływania nauczycieli nie robiły na nich żadnego wrażenia. Nie miały czasu na nic, oczywiście oprócz debaty. Wszyscy byli przeciwko im. Nasze debatantki zwątpiły w swoje możliwości. Nie miały nic, a kartki, które były przeznaczone na mowę, świeciły pustkami. Do głowy przychodziły im najgorsze myśli. Może zrezygnujemy, przecież nic nie mamy. I tak nie mamy z nimi szans. Ale po kilku godzinach zrozumiałyśmy, że to, do czego doszłyśmy, nie możemy tego zostawić. Przecież nie chodziłyśmy do szkoły, poświęcałyśmy wszystko i to nie może być koniec. Jeśli by się poddały, to nie dałoby innym przykładu, jak wyglądają prawdziwe dzieci Korczaka. Cała drużyna wzięła się do pracy. Jeszcze raz przepatrzyły wszystkie materiały i okazało się, że połowa z nich została w ogóle niewykorzystana. Kartka i długopis, od tego zaczęła się przyjaźń z filozofią. Cztery aspekty. Moralność, religia, prawo, etyka,
przekrzykiwały się nawzajem. Machiawelizm, relatywizm. To był ich pomysł na tę debatę. I tak oto dziewczyny zaczęły mówić wspólnym językiem. Nie żałuję się przecież tego, co się zrobiło, ale żałuję się tego, czego nie. Cel uświęcił środek. Drużyna pomimo przeszkód dotarła do swojego celu. Celu, który był dla nich najważniejszy od samego początku. Udział w debacie. Dziękuję. Zakończenie mów zespołu opozycji pani Ewa Janiec. Może być święte. Kolejarz, który uratował według pani pięć, był
sprawiedliwy, pięć osób był sprawiedliwy. Ale czym święte byłoby, gdyby mimo wszystko dało się ratować wszystkich. Wartość życia każdego człowieka jest identyczna, niezależnie od tego, w jaki sposób żyjemy. Cel uświęca środki to zdanie chłonne jak gąbka. Możemy pod nie podłożyć wszystko. Dobro i zło. Dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam na obrady. Podsumowanie pytań. Natomiast Państwa proszę o przygotowanie karty do głosowania. Przypomnijmy, że karta zielona to propozycja, karta czerwona to opozycja. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ogromnym wyróżnieniem jest dla mnie uczestniczenie po raz kolejny w Waszych obradach. I za każdym razem, oprócz tego, że z ogromną uwagą słucham, o czym Państwo mówicie, wynoszę też jakąś naukę dla siebie. Chociaż jestem seniorem, to na naukę nigdy nie jest za późno i tak właśnie jest w moim przypadku. Gratuluję jednej i drugiej stronie, ponieważ dla mnie nie ulega wątpliwości, że oba zespoły były przygotowane perfekcyjnie. Tu nie było miejsca, właściwie nie było miejsca na improwizację, chociaż niekiedy, kiedy padały pytania, no pytania były z zaskoczenia, prawda? Trzeba było się do tego ustosunkować. Wszystkie argumenty w mojej ocenie były dogłębnie przemyślane, adekwatne przykłady na potwierdzenie i zaprzeczenie tezy cel uświęca środki. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła uwagę na taką jakby marginalną rzecz. Ponieważ jestem nauczycielem się jest całe życie, pomimo emerytury i upływu lat, i zwróciłam uwagę na to, jak się Państwo wypowiadacie. Modulacja głosu. Ja wiem, że tu działają takie emocje, że trudno się skupić i ta karteczka, która leży na mównicy, jest takim kołem ratunkowym. Bo sama wielokrotnie zabierałam głos na dużym forum i znam te emocje, ale właśnie, aby występować, trzeba nad tym wszystkim mimo wszystko spróbować zapanować. Modulacja głosu podkreśla i eksponuje emocje towarzyszące wypowiedzi, a to jest bardzo ważne i dla słuchających, i podkreśla własny stosunek wypowiadającego się do tego, co mówi, do treści. Państwo wyróżniacie się i z jednej, i z drugiej strony dużą aktywnością. Padały pytania, nie zawsze padały odpowiedzi, ale tu mam też taką prośbę do Was na przyszłość może. Pamiętajcie, że zabierając głos, musicie mieć na względzie to, do kogo mówicie, jak mówicie i do kogo mówicie. Bo na widowni może siedzieć nie tylko osoba w waszym wieku, ale też i starsza. Czasem nie wszystkie argumenty trafiają i nie wszystko jest zrozumiałe. Myślę, że to następny raz sobie weźmiecie do serca. No i wszystkim serdecznie gratuluję. To było piękne przeżycie dla mnie, ogromnie emocjonujące również, bo stałam pod drzwiami, ja się denerwuję. Czemu ja się denerwuję? Ciśnienie to mam chyba 200. Ale było cudownie. Gratuluję jednej i drugiej stronie. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Stach. Dziękuję bardzo. O tak pięknym wystąpieniu trudno mi powiedzieć, ale zawsze pozwoleni. Godzina 12, czyli w samo południe, kiedy odbywają się debaty, to jest taki czas, który dla mnie nie jest szczęśliwy, bo jeszcze jestem w innej pracy. I zawsze, kiedy nie mogę być na debacie, to cierpię. Dlatego, że to jest piękne i ważne wydarzenie i zawsze, jeśli tylko czas mi pozwala, to chcę powiedzieć, że bardzo takim znaczącym i pięknym przeżyciem jest bycie tutaj z Wami, podążać za Waszymi argumentami, uczestniczyć w debacie. Teraz kilka rzeczy. Chcę się podzielić taką sprawą. Niektórych argumentów z dyskusji jeszcze do tej pory nie rozumiem,
ale jestem dobrej myśli, bo jestem zainspirowany. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, dotyczy sztuki wypowiadania się. Mówienie szybkie nie zawsze pozwala powiedzieć więcej. Powiedziałbym nawet odwrotnie, że bardzo wyważony sposób mówienia pozwala powiedzieć o wiele więcej niż szybkie sprzedanie tego, co mam do powiedzenia. Jeszcze trzecia rzecz. To już jest ten moment, kiedy skończyła się debata w tej formule wystąpienia mówcy. To, co zrobiliście potem, to podeszliście i pogratulowaliście sobie, podziękowali. I to jest takie dojrzałe zachowanie oponentów. Ja sobie pomyślałem, że kiedy, ale jakby przyjrzeć się światowi polityki, to dzisiaj ten przykład jest wysokiej klasy. Dziękuję. Ja jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Się składa, że sam jestem panelem debat oksfordzkich w regionie Brzeski i wiem, ile może być poświęcają czasu, trudu na to, żeby się do tych debat przygotować. Moi drodzy, moi przyjaciele, teraz powie te słowa. Rozwijamy się poza strefą komfortu. Tak? Moja informacja zwrotna, także ten się opierała się na tym, żeby wyłuskać pewną ważną intencję. Traktując debatę jako taką materialną, organiczną całość, chciałbym zwrócić uwagę na nagromadzenie pewnych słownych kwantyfikatorów. No i to z obu stron tej debaty. Mianowicie wszyscy, zawsze, wszędzie. Tak? No, jesteście po wasz tak, więc dajcie sobie też sprawę pewnie, że takie słowa więcej zamykają drzwi niż otwierają, tak? Na tą kontrargumentację ustronną. Więc to jest taka moja uwaga natury ogólnej do debaty. Sam jestem studentem Wydziału Prawa Administracji, a moja praca magisterska też opierała się, korzystała, była z zakresu filozofii politycznej, stąd jak bardzo, bardzo chciałem szukać i odnaleźć tych historycznych, filozoficznych takich odniesień. One były, więc ktoś zdaje sprawę, że jesteście na poziomie licealnym, więc to jest pierwsza, trzecia klasa liceum, tak? Gratuluję wam sięgnięcia do historycznych źródeł, natomiast zachęcam was już na tym etapie waszego rozwoju do opracowania poza tą debatą, tą tezą, do sięgnięcia w tej sferze sakrum, profanum, do świętego Augustyna, Hobbesa, Rousseau, tak? To także może wam jeszcze otworzyć wiele, wiele ciekawych przestrzeni związanych z tą tezą. Dobrze? To jest na ten moment tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Michał. Zaczynamy tak, bo nie ciężko mi mówić trochę tyle, bo proszę na siebie. Po pierwsze chciałem podziękować za debatę. Powiem szczerze, że naprawdę mi się osobiście podobało. Zarówno jeżeli chodzi o samą tezę, zarówno jeżeli chodzi o jej zdefiniowanie, które weszło niecałkiem jednym i drugiej strony, naprawdę pewnie. Bo de facto nie rozważyłem aż tak, powiedzmy, dokładnie tego, co możemy poruszyć w tym temacie. Troszeczkę mniej ją poruszyłem wcześniej przed samym przyjściem tutaj. Nie spodziewałem się aż tylu interesujących i odmiennych argumentów, bądź przykładów. I też co do argumentów przykładów chcę się trochę wnieść, bo ogólnie, jeżeli chodzi o sam argument i argumentację, obydwie strony miały ich trochę, ale pasuje pamiętać o jednej rzeczy, też na przyszłość. Mówię to do obydwu stron. W momencie, kiedy rozważamy jakiekolwiek przykłady, czy jest to, powiedzmy, kopnięcie psa, czy to jest, powiedzmy, chłopak i dziewczyna, czy jakikolwiek inny przykład, powiedzmy, z życia wzięty, czy jednostkowy, jakąś osobę, której bierzemy cytat,
Musimy pamiętać o tym, że to jest tylko cytat. To jest tylko jeden, jedyny przypadek. Tutaj, co mój przedmówca de facto wspomniał, wszyscy, zawsze, wszędzie, możliwe, zawsze. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie kwantyfikatory, czyli określenie, że zawsze coś się dzieje, albo czasami się coś dzieje, to używanie przykładu pokazuje, że coś może się zdarzyć, ale wiadomo, jedna rzecz może się zdarzyć, a równocześnie jakaś inna rzecz może się zdarzyć. I tak naprawdę wasze przykłady wcale się nie wykluczały. Obydwie propozycje, może ja też nie do końca nie zrozumiałem, jak to jest, tak? Ale zarówno przykład z propozycji był za propozycją, jak najbardziej, a przykład z opozycji był za opozycją. I one nie miały tak naprawdę względem siebie żadnej mocy sprawczej, ale popierały tezę. Więc też na przyszłość taka porada, w momencie, kiedy używacie przykładu, warto za nią pociągnąć takie uogólnienie, że w momencie, kiedy dzieje się jakiś, powiedzmy, przykład, w którym cel uświęca środki, no to pasuje też go wziąć w taki ogólniejszy wymiar niż tylko, powiedzmy, jednostkowy przypadek, bo to nie jest argument, to jest tylko i wyłącznie przykład. Ale poza tym przykładem, których było trochę, było też bardzo dużo argumentów, które mi się strasznie spodobały, przy czym też ciekawiło mnie jedno założenie od dwójki z opozycji co do z tego, że ze zwołania wynika dobro. I prosiliście tak naprawdę o przykład z propozycji, który by mówił o tym, że ze zwołania wynika dobro. Polecam zastanowić się nad wizerunkiem piekła opisanym w Biblii. Piekło powstało przez Boga, więc jest etycznie dobre, bo Bóg tworzy dobre rzeczy, ale jednak raczej dobre nie jest. Powstało w dobrym celu, żeby, powiedzmy, ograniczać ilość ludzi, którzy grzeszą, a zarazem samo siebie jest złe. No bo wiadomo, w jaki sposób jest opisane. Ale chociażby jakiś przykład wziąć pod uwagę. Dobra, ogólnie jeżeli chodzi o samą tematykę, mi się naprawdę podobała debata zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i świetna anegdotka na sam koniec od strony czwórki z propozycji. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. I trójka jako jedyna wprowadziła coś takiego jak śmiech, tylko troszkę za dużo. Następnym razem troszkę mniej, ale naprawdę polecam wam fajne co do rozmowy i się przydaje. No i świetne zakończenie od strony czwórki z opozycji z tymi markami. Tego się spodziewałem i troszkę. Dobra, daję. Dziękuję. Głos eksperta pan Dariusz Stokowski. Dziękuję za ciekawą debatę. W dzisiejszej debacie nie odnotowano faktu nieprzyjęcia pytania. Wszyscy przynajmniej jedno pytanie przyjęli mówcy, chociaż pytań było znacznie więcej, ale każde jedno pytanie zdecydował się przyjąć. Nie użyto argumentów ad personam, chociaż już przy pierwszym przemówieniu było prawie że dochodzące do granic. Do granicy tego wymiana zdań pomiędzy mówcą trzecim propozycji a mówcą pierwszym opozycji, ale było to jeszcze w granicy rozsądku, także nie odnotowałem tutaj żadnych minusowych punktów. Pytania były konkretne, zwięzłe, informacje również były bardzo dobrze przygotowane, także tutaj też spisaliście się bardzo dobrze. No to co było do wychwycenia, to oczywiście przekroczenie czasu mowy. Propozycja przekroczyła ten czas czterokrotnie, opozycja dwukrotnie i jedna dodatkowa rzecz odnotowana przez eksperta to jest częściowe wypełnienie roli mówcy. I tutaj dla mówcy trzeciego i czwartego propozycji przyznałem minus 5 punktów, gdyż skupili się bardzo na swoich wypowiedziach, na swoich przemyśleniach, a nie odnosili się do tego, co zespół cały z jednej strony przedstawił jako argumenty, a mówca trzeci bardzo mało skomentował to, co przeciwnicy, czyli opozycja przedstawiała jako swoje argumenty. W sumie propozycja otrzymała łącznie minus 30 punktów, a opozycja minus 10. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, do tego spisu lektur dorzucam jeszcze Tadeusza Kotarwińskiego z prakseologią. Tam znajdziecie Państwo dużo celów i środków w swoisty sposób podane. Ogłoszenie wyników z dnia 10 marca 2016 roku.
Wyniki głosowania publiczności kształtowały się następująco. Przed debatą za tezą opowiedziały się 42 osoby, przeciw było 12 osób. Po debacie za tezą opowiedziały się 23 osoby, przeciw pozostało 31. Punktacja Loży Mędrców, minus 10 punktów dla zespołu szkół wyuczających i technicznych, minus 30 dla 5 ELO. Zespół szkół ogólnokształcących i technicznych uzyskał 386 punktów, zespół 5 LO 321, co daje wynik końcowy 376 do 291 punktów i zwycięzcą dzisiejszej debaty jest zespół szkół ogólnokształcących i technicznych. Dziękuję.